Cześć, cześć kochani, witajcie, witam się z wami bardzo serdecznie na kanale Bugi Silver. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Dziękuję też za fajne przyjęcie ostatniego filmu, był to taki duży haul z action. Natomiast dzisiaj zapraszam was na film pod tytułem Must Have z Action, top produkty, produkty, na które warto zwrócić uwagę, które warto kupić, które warto mieć w swoim domu, przynajmniej ja tak uważam, bo u mnie fajnie się sprawdzają i uważam, że zasługują na to, aby pokazać je w dzisiejszym filmie. Jeżeli wy macie jakieś produkty takie top of the top, must have, które fajnie się u was sprawdzają, to koniecznie też napiszcie na dole, może ktoś też się zainspiruje. Część rzeczy, jeżeli chodzi o moje haule, zakupy z Action, pokazywałam wam już na kanale vlogowym, natomiast mam tutaj kilka takich perełek, o których tutaj na kanale też nie mówiłam, kilka też nowości. No i mam nadzieję, że tego typu film też wam się spodoba, także jeżeli chcecie więcej must have top produktów ze sklepów, na przykład typu Action, Pepco czy Deals, koniecznie dajcie mi znać. Ostatnio też zasypiając wpadłam na fajny pomysł, kolejną serię też na moim kanale z Action, ale o tym już za jakiś czas, myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy sobie sprawdzać jak, ale o tym na razie cichosza. Dobra, lecimy. Na samym początku chciałabym wam pokazać dwie rzeczy. Jeżeli śledzicie mnie na kanale vlogowym, to jedną z tych rzeczy na pewno już bardzo dobrze znacie. Jest to nawilżacz powietrza z solą himalajską. Jeju! Jak ten produkt u nas się fajnie sprawdza. Wrzucę wam tutaj przebitkę i też dużo nie będę mówić, bo o tym oczyszczaczu, odświeżaczu powietrza na olejki mówiłam już niejednokrotnie i polecałam wam na Instagramie i robiłam też rolkę i pokazywałam wam też na kanale vlogowym. To jest po prostu coś, co używamy codziennie, nie zawsze odpalamy, słuchajcie, to z olejkiem, dodajemy tam wodę, kilka kropel olejku zapachowego, eterycznego i mamy po prostu taki fajny nawilżacz, oczyszczacz powietrza, super ozdoba i nie zawsze jakby go odpalamy, palimy tylko światełko i służy nam to też jako ozdoba. Także to jest moim zdaniem must have, wiem, że mnóstwo osób z mojego polecenia ten nawilżacz powietrza kupiło i też jesteście zadowolone. Także na samym początku właśnie chciałam powiedzieć o tym, bo jest to naprawdę coś fajnego. Ostatnio jeszcze je gdzieś w Action widziałam, także polujcie, bo wydaje mi się, że one pojawiają się też cyklicznie. Lampa ta solna, którą wam pokazywałam w ostatnim filmie, sprawdza się u mnie świetnie. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń i też uważam, że jest naprawdę godna polecenia. Też chciałabym wam dzisiaj powiedzieć o tym, że w Action bardzo fajnie i w dobrej cenie sprawdzają się i można kupić światełka solarne. Światełka do ogrodu, lampki. Bardzo, bardzo wam polecam, mają naprawdę dobrą cenę. Ja ostatnio też takie lampki solarne kupiłam, łańcuch takich lampek do nas na taras. Wyglądają pięknie, robią super klimat, także warto na to też zwrócić uwagę. I też rzecz, której tutaj wam nie przyniosłam fizycznie, bo stoi już na tarasie. Ostatnio się bardzo zachwycałam w cenie 89, chyba 99. Możecie kupić przepiękną fontannę, która robi rewelacyjny klimat, wygląda przepięknie, czy na tarasie, czy w jakiejś altance, czy w ogrodzie, naprawdę robi wielkie wow. Też wam wspominałam, że jestem z tej fontanny bardzo, ale to bardzo zadowolona, także jeżeli szukacie fajnych gadżetów właśnie do ogrodu, żeby umilić czas, żeby było przyjemniej, no to w Action na tym dziale też ogrodowym znajdziecie mnóstwo fajnych rzeczy i też bardzo, bardzo dobrej cenie. Dobrze, jeszcze z takich rzeczy, które ostatnio kupiłam, to testowałam już sobie tą szczotkę do masażu głowy, skóry głowy i powiem wam, że uważam, że jest to naprawdę świetna rzecz. Nawet jak olejujecie włosy, czy jak macie jakąś maskę, możecie sobie robić taki masaż na sucho, na mokro. No powiem wam, że bardzo przyjemna rzecz. One były dostępne w dwóch kolorach i mówiłam wam w ostatnim filmie, że jak fajnie się u mnie sprawdzą, to wam dam znać. Więc cena rewelacyjna, niecałe 5 zł, a naprawdę robi to, co ma robić, także polecam, żeby tutaj pobudzić wszystko też do działania. Dobra, i teraz moi drodzy, chciałabym wam powiedzieć o produktach do oczyszczenia, o środkach czystości. Uważam, że wszelkiego rodzaju odświeżacze powietrza z Action są rewelacyjne. Tak samo płyny do czyszczenia. Ostatnio pokazywałam wam, że kupiłam te płyny takie koncentraty, które rozcieńczamy z wodą i było też pytanie, czy ja dodaję do wody, kiedy mopuję. Oczywiście nie robi nic, żadnych smug. To wam mogę zagwarantować, przynajmniej na moich panelach, a w całym domu przepięknie pachnie. Także te nowości, te koncentraty
koniecznie sobie sprawdźcie, bo są naprawdę świetne. No i tak samo moje ukochane spraye do czyszczenia. To jest chyba spray, który z mojego polecenia kupiło najwięcej osób, przynajmniej pisaliście mi gdzieś pod filmami też i na Instagramie. Fabuloza i słuchajcie, to jest Cotton Fresh. Przepiękny zapach. One mają te spraye to do siebie, że rewelacyjna cena, przepięknie czyszczą, a zapach na przykład blatu kuchennego utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo. Także to są środki czystości, które ja używam tak naprawdę i do czyszczenia umywalek, i wanny, i łazienki, i blatów kuchennych, do wszystkiego. A to jest chyba taki mój ulubieniec. Ja w ogóle wspominałam Wam, że ja uwielbiam produkty o zapachu bawełny, prania, takiej świeżości. Także to jest po prostu coś, co uważam, że każdy w swoim domu powinien mieć. Jest pompka, to jest produkt bardzo wydajny, przepięknie pachnie, także jeżeli jeszcze tych środków czystości, tych produktów do czyszczenia nie znacie, to polecam serdecznie. Cena też rewelacyjna, już nie pamiętam, coś około 9,99, coś takiego, także no bardzo, bardzo fajne są te środki czystości. Kto zna, ten wie, kto jeszcze ich nie zna, koniecznie musicie spróbować. Dobrze. Jeżeli jesteśmy przy środkach czystości, to też chciałabym Wam polecić wszelakiego rodzaju szmatki z mikrofibry. W bardzo dobrych cenach są dostępne. To jest moja jeszcze zapasowa, ta, której nie używam. Cena świetna, przepiękne nadruki i połączenie tej właśnie szmatki z mikrofibry z tymi płynami do czyszczenia daje naprawdę super efekty. Także spójrzcie sobie na wszelakiego rodzaju szmatki, ściereczki z mikrofibry. Dają radę, mają świetne nadruki, dobrą cenę. To jest też taki produkt, który chciałabym Wam dzisiaj polecić. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są ręczniki z tej serii Royal Hotel, Hotel Royal. Czekajcie, bo ja tu przyniosłam Wam dwa. Hotel Royal Premium Quality. My mamy białe i mamy też takie szare i ja je po prostu uwielbiam. Słuchajcie, te ręczniki są naprawdę świetne, mięciutkie, przyjemne, super się piorą, dostępne są w różnych kolorach. My mamy takie szare i mamy też białe. Uwielbiam i polecam, naprawdę, nic się z nimi nie dzieje. Ja bardzo też lubię, jak ręczniki chłoną. No, miękkie, przyjemne, dobre gatunkowo, fajna cena. Także koniecznie, jak będziecie w Action, to spójrzcie właśnie na tę serię Hotel Royal, bo naprawdę to jest taka premium quality. Ja je bardzo lubię, każdy u nas bardzo je lubi. Miękkie, fajne i uważam, że jest to produkt godny polecenia, więc jeżeli będziecie w Action, to koniecznie sobie sprawdźcie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy też elektroniczne, to mam tu coś, co też bardzo fajnie się u nas sprawdza. Ja jestem bardzo zadowolona, to jest ładowarka, taka, słuchajcie, proszę bardzo, ładowarka ze stojaczkiem, czy ja gdzieś mam tu telefon, mam. Słuchajcie, bardzo fajna opcja, ja na przykład jak gotuję, jak jestem w kuchni, stawiam sobie tutaj telefon, on się ładuje, odpalam sobie, czy nie wiem, Netflixa, czy YouTube, cokolwiek. Ona kosztowała niecałe 25 zł, macie dostępne w odcieniu białym, w kolorze białym i w kolorze czarnym i po prostu stawiacie sobie tutaj telefon, podpinacie sobie i wszystko pięknie, fajnie się ładuje. Bardzo szybko się wszystko tutaj ładuje, to zresztą też jest napisane, że szybkie ładowanie i potwierdzam. Za cenę 25 zł taka ala bezprzewodowa ładowarka uważam, że jest naprawdę świetna. Czy do postawienia sobie, nie wiem, na szafce nocnej, chociaż nie polecam ładować telefonów przy samej głowie, przy samym łóżku, na szafce nocnej, natomiast to wiecie, już zależy od Was. Ja na przykład mam tę ładowarkę u siebie w kuchni i jak gotuję, jak robię cokolwiek w tym czasie i ładuję telefon i mam do niego dostęp, wiecie, i mogę sobie coś oglądać w międzyczasie. Także te ładowarki są właśnie dostępne. 25 zł bez grosza chyba w odcieniu białym i czarnym i to też jest fajna opcja, warto zwrócić uwagę. Moje totalne must have to jest ten szklany kubek. Ja w Action bardzo lubię kupować słoiczki, kubeczki, butelki i ten szklany kubek, naprawdę rewelacja, z drewnianą, tutaj taką ala bambusową przykrywką, drewniana słomka, świetnie sprawdzi się do koktajli, do wody. Bardzo fajnie wygląda, ja jestem gadżeciarą i wiecie, i takie gadżety bardzo lubię, cena 8,99, niecałe 9 zł, takie same też były dostępne w Pepco, ja swój miałam, potłukłam, wchodzę do Action, patrzę, a tu takie
same, więc zakupiłam. Także też polecam, ostatnio Wam pokazywałam też taki kubek ze słomką miętowy, jest po prostu super. W ogóle na moim kanale macie już i Haul as Action, i Must Have, też nie chcę się powtarzać, żeby nie pokazywać też, wiecie, cały czas tych samych produktów, a tak jak mówię, te są sprawdzone. Polecam też oczywiście półeczkę ze żywnością, półeczkę z kosmetykami, ze słodyczami, zdrowymi słodyczami i ostatnie moje odkrycie to te ryżowe batoniki. Polecam bardzo serdecznie, jeżeli liczycie kalorie, jeżeli jesteście na diecie, macie ochotę zjeść sobie coś słodkiego, to są batoniki ryżowe, mamy 5 sztuk takich batoników, jeden batonik ma 96 kalorii i tutaj mamy białą czekoladę i karmel, są bezglutenowe, dobre dla wegan, bez oleju palmowego, także polecam serdecznie, cena też fajna, także tak jak mówię, jak macie ochotę na coś słodkiego, takie batoniki do kawki, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ja mam, kiedy najdzie mnie ochota, to po prostu sobie po nie sięgnę. I słuchajcie, mam dwie ostatnie rzeczy z tego działu jedzeniowego. Bardzo lubię tam kupować sosy, ale o tym już powiem Wam kiedy indziej. Tam są dwa moje ulubione sosy, dostaniecie też herbaty, oleje kokosowe, bardzo dobre są orzechy i w bardzo dobrej cenie. Natomiast ja zawsze kupuję sól himalajską. Ostatnio miałam duże opakowanie. Teraz wzięłam to małe i tutaj mam różową sól z młynkiem gruboziarnistą, taką sól uwielbiam, słuchajcie, w mojej kuchni. Najlepsza jest właśnie różowa sól gruboziarnista. No i to jest mój ukochany pieprz, to jest taka mieszanka pieprzu z przyprawami, jest naprawdę pycha do pomidorków, do ogórków, wiecie jak robicie sobie na przykład talerz warzyw i ja dodaję właśnie do pomidorów, do ogórków, to jest moje nowe opakowanie i też kupuję właśnie sól himalajską z młynkiem w takim dużym opakowaniu, ona ma taki różowy koreczek, także to są też produkty, na które polecam, warto zwrócić uwagę. I w dzisiejszym odcinku to by było wszystko, żeby Was tutaj też nie zanudzać, Wy koniecznie dajcie mi znać o swoich takich top produktach. Jest ich naprawdę dużo, bo super jest te mydełko do odplamiania, ten odtłuszczacz, który też ostatnio Wam pokazywałam, ale tak jak mówię, nie chcę się powtarzać, także jeżeli macie coś fajnego, coś sprawdzonego, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu tutaj, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. A tymczasem to by było na tyle, top produkty z Action, film dobiega końca, widzimy się już niebawem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Bugi Silver, to bardzo Was proszę, będzie mi bardzo miło. Koniecznie też zostawcie łapeczkę do góry, to też bardzo motywuje. Widzimy się w kolejnym filmie, buziaczki, hej, ma, pa!